Aha, i to koniec poziomu. To gdzie pozostałe dukaty są? I co najważniejsze, diamenciki. Głęboki ocean. Zobaczmy, o co tutaj chodzi. Naciśnij przycisk ataku, aby wystrzelić torpedę. Ale ja już o tym wiem. Możesz strzelać tyle razy, ile zechcesz. O, przynajmniej na hita bierzemy jego mościa. Ty, ale zobaczymy, czy w tych beczkach czasem dukaty nie są, bo już nie pamiętam. Dobra, znam twoją śpiewkę na pamięć. Aby wystrzelić torpedę, możesz strzelać tyle razy, ile zechcesz. Dobra, tam nic nie było. Inaczej by się te beczki też zniszczyły. To tak swoją drogą. Więc te beczki to raczej była taka coś a la atrapa. Jeśli chodzi o ten poziom, to szczerze powiedziawszy nie pamiętam moich wspomnień z tego poziomu. Wydaje mi się, że on całkiem spoczko poszedł, jak byłem mały. Nie, bo serio, nie pamiętam akurat wspomnień. W ogóle co tu mamy poza tym? 5 diamencików i 90 dukatów, okej. Zero gwiazdek. W ogóle mało gwiazdek mamy teraz. Pewnie gierka nie chce nam za dużo tych upgrade'u dawać, bo będziemy przecież zbyt silni na następnych bossów. Co nie? Oj, te akraty to wszystko możemy se niszczyć, lajtowo. Kurde, za mną to pewnie nieskończoność tych rakietnic leci. No może nie rakietnic, ale rakietek. No dawaj, dawaj, ziomek. Węgorz. W ogóle węgorze były w KO2? W Challengers widzę, że są, ale czy w dwójce były? Bo tego akurat nie kojarzę. Ale się bramy powolnie otwierają dla nas. To jest jakiś znak. To jest znak tego, że po prostu no idzie nam bardzo dobrze. Aż nawet bym powiedział za dobrze. Tutaj widziałem, gdzie ominąłem tego dukata, więc sorry Winnetu, ale nie ma tak dobrze. Jak wszystko to wszystko. Do tamtych poziomów również się wrócę, ale to spokojnie. Myślę, że nawet po tej sesyjce nagram mały powrót do tamtych poziomów. Ale to jak już to będzie bardziej sam gameplay bez mojego komentarza, bo tam za wiele z tego co widziałem, z tego co pisaliście, to za wiele nie ominąłem. Chyba, że naprawdę będzie jakaś sekwencja nowa, której nie pokazałem, no to wtedy mogę nagrać jakiś swój komentarz głosowy. Ty, ale strasznie tu zielono jest, kurde. Niby taka, niby to wszystko pod wodą jest, a tu jakieś toksyny pływają. What the fuck? Co jest grane? Ile mamy już? O kurde, ty sporo zebraliśmy. Przez chwilę myślałem, że dopiero 30 coś mamy. Ale ich ominęliśmy. O kurde ty, ale fajne królestwo pod wodą. Ten Hunter to kurde bogacz jest, jaką ma królestwo pod wodą. To ja mu dopiętnie dorastam. Ten to jak już jest ustawiony, to już jest ustawiony na całe życie dosłownie. Aha, i już koniec jazdy naszą tą. No tak, bo tutaj mamy przejście. Dawaj. Nie mówcie, że to będzie koniec poziomu, bo ja się wścieknę. O nie, raczej nie. Żartowałem, oczywiście to nie może być koniec poziomu, ponieważ tutaj mamy jeszcze rzeczy do pozbierania. Okej, tutaj dukaciki mamy. Zaraz ogarniemy te butelki jeszcze przy okazji. Taka ogromna skrzynka, a tak małe dukaty, no wiecie co? Powinno być co najmniej, nie wiem, z 8 takich dukatów. Ale dobra, eksplorujmy dalej.
ten zatopiony statek. ...73 na 90. Podejrzewam, że mi zabraknie. Bo jak żeby inaczej. Bo jak inaczej może być. Ostatnio kurde mam jakieś nieszczęście do tych dukatów. Na początku było fajnie, ale kurde się później wszystko zesrało. Ogólnie do 100% teraz z tych nowych poziomów to nie mam jakiegoś szczęścia. Pamiętam, że na PC-cie kiedyś mi tutaj klatki spadały z jakiegoś powodu. Dwa lata temu jak robiłem Let's Play, to jakoś tutaj ta sekwencja powodowała, że mi FPS-y szalały, że tak powiem, na OBS-ie. A tutaj teraz jak robię to z wersji na PSP, to wszystko git jest. No, dwóch oczywiście mi musi zabraknąć, bo jak żeby inaczej. To gdzie są te dwa? No, halo, gdzie są te dwa? Bo tu już podejrzewam, że będzie końcówka poziomu. Dobra, jednak mamy wszystko. No, zrobiliśmy poziom na 100%. Kurczę pieczone. Aż sobie zapiszę. Zapiszę sobie to tu i ówdzie. 45% gry. Ładnie. Następny poziom. Ośmiornica. Na pewno nie uda ci się mnie pokonać. Najpierw musisz zniszczyć kałamarnicę, a potem użyć torpedy i przepłynąć przez rury. Jesteś za słaby na to. Ale jestem głupia. Po co ja ci to mówię? No właśnie, po co ty to mówisz? Ale okej. Skoro ty tak mówisz, no to niech tak będzie. Więc musimy, że tak powiem, atakować w macki tej ośmiornicy. To był boss, który sprawiał mi kiedyś problem i to ogromny problem. A dlaczego mi sprawiał problem? Ponieważ nie ogarniałem na początku, jak walczy się z tym bossem. No i dobra. Poza oczywiście tymi mackami, no to musimy teraz uderzyć w... No. W dupsko tak zwane. Lub nie wiem nawet jak to ująć. Nawet może nie dupsko, ale sami widzicie w co musieliśmy uderzyć. No i teraz po pierwszym ataku on będzie na nas wysyłał takie meduzy, czy nie wiem co to dokładnie jest. No w każdym razie takie w sumie może nawet i rakiety. Lub rakiety w kształcie meduzy. Albo meduza, która uformowała się w rakietę. Nie wiem. I standardowo oczywiście wracamy do punktu pierwszego, czyli atakujemy w macki. Oczywiście ta muzyka leci w każdej konfrontacji z bossem, tak więc jeżeli słyszycie tę muzykę, to już wiecie, że walczycie z bossem. Dobra, znowu oczywiście zostaliśmy uleczeni. I drugi raz musimy zrobić to samo. Mówię, no za dzieciaka jakoś nigdy tego bossa nie lubiłem, bo zawsze się z nim męczyłem. Tutaj z kolei mam tak, że robię go sobie na spokojnie i nie muszę się o nic martwić. Pewnie dlatego, że już jestem bardziej obcykany w tę gierkę, no nie? Jak miało się te 5-6 lat, to jednak się nie ogarniało co nieco tej gierki i się dopiero ją poznawało. W ogóle dzisiaj powinien wlecieć nowy odcinek Skała, ale zapomniałem go zrenderować, więc pewnie albo wleci on wyjątkowo później, czyli pewnie w godzinach popołudniowych. Albo ewentualnie po południu koło godziny 15 i wyjątkowo to będzie jedyny odcinek, który wleci zamiast rano to po południu. Ale myślę, że nikomu to raczej przeszkadzać nie będzie. Ważne, że odcinek będzie, tylko troszeczkę później, wiadomo o co chodzi. Dobra, i ostatnia macka. Dawaj. Dokładnie tak, o to chodziło. I teraz lecimy sobie rakietką ostatnim tunelem. Byleby w dupę oberwała, oczywiście, że tak. Ten ostatni tunel to z tego co pamiętam był troszeczkę trudniejszy, a nie, jednak nie. Źle pamiętałem. O kurde, ale śmierć.
O Jezu, najgorzej. Mroczne doki.